Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Barson, a to kolejny odcinek z Farminga. Witamy dzisiaj Kołaja. Cześć! I dzisiaj lecimy sobie z akcją Sianokosy. Czyli ja wsiadam do mojego New Hollanda. Kołaj tam też sobie za chwilę podepnie kosiarki i też nam pomoże, bo generalnie kosimy sobie wszystkie łąki, jakie tutaj się znajdują, a jest ich trzy. Najpierw sobie polecimy na mniejsze łąki. Ja będę kosił łąkę B, Kołaj C, a później jak skończymy, pojedziemy na A. Dobra, no. Lecimy dalej. Chwilowe cięcie, bo przez przypadek włączyłem nagrywanie. I jak mówię, ja lecę na B, Kołaj na C, później wszyscy razem polecimy na A. Bo A jest duża łąka. O, Kołaj tam już jedzie. A ja ciebie widzę. A ta łąka moja to posiada takie jakby krzaki na środku. Z drugiej strony znów kapusta, hęka, pola dookoła, więc taka trochę ta łąka będzie słaba do koszenia, ale skosić się ją skosi. Koła jedzie prosto, a my skręcamy. No i tak, łąka się tutaj znajduje, więc już sobie rozkładamy naszą kosiarkę fajną. Tak, puścimy ją, żeby sobie szła w tą stronę. Ona była opuszczona? Kurde, nie zauważyłem. No i kosimy. Tak więc, tak jak widać, łąka się tak sprawuje. I teraz tak, nie wiem jak tu będziemy kosić, chyba ja sobie tutaj zawrócę. Tylko jak? No jakoś trzeba zawrócić, żeby tutaj sobie odkosić. No ja już też zacząłem kosić właśnie. No, łąka nie jest taka duża. Ta, więc jakoś to będzie się kość. Tylko żeby zacząć, to już później będzie ładnie szło. A właśnie najgorzej tutaj jest z tym, żeby wykręcić. Tutaj to mogę sobie tutaj zawrócić. No, ty masz właśnie tą taką dziwną tą łąkę. No, bo u Kołaja tam się... Ja mam zwykły prostokąt. Ja mam zwykły prostokąt. Chyba. Kogo te baloty tutaj leżą? Stale. Zgnite. Nie wiem, one tam leżą, musi to ile. Chyba, żeby tu kapusty nie ugnieść. Generalnie całe siano z łąki A i C idzie chyba do Kołaja, a ja mu chyba sprzedaję, no. Zresztą jak, tak samo jak to było ze słomą, ale jeszcze zobaczymy. I tak to siano, nawet to chyba nie będzie siano, tylko to będzie trawa, zwiniemy ją w baloty i pójdzie ona po prostu pod owijarkę. A no, musimy jeszcze później skosić, nie wiem, to poza odcinkiem, jak będziesz chciał, na siano. Ale w sumie na kiszonkę to nie trzeba, bo przecież masz kiszonkę z kukurydzy. O właśnie, to będziemy musieli to suszyć na siano. A no to najwyżej suszymy na siano, więc w następnym odcinku przewracanie pewnie. Przewracanie, później zgrabianie, później zbieranie i nie wiem, zwożenie. No chyba. Będziemy to chyba na baloty brać. No, baloty. Pasowało. Baloty będzie najlepiej.
No, najwygodniej. Trochę tutaj za dużo to no ja będę. Bo się gniecie. To najwyżej ty będziesz zwijał, a ja będę nakładał. Albo na odwrót. No nie wiem, jakoś to tam będzie. Tylko no to w końcu to idzie na siano w balotach. No. Dokładnie. Bo ja przedostatni przejazd robię. A ty już tam skończyłeś? Jeszcze. Dobra. Dojadę jeszcze do końca i będzie koniec tej łąki. Mi jeszcze taki klin został. No, coś tam ma kamień. Dobra, ja skończyłem. Składam maszynki i jadę. No właśnie mi coś szybko poszło. O, widzę cię. Ja też już kończę. Dobra, ja też już skończyłem, więc lecimy na tamtą rękę. Kogut i lecimy na tamtą rękę. Tutaj 15 na godzinę muszę jechać. Bo tu doły są takie. A no ten dojazd na rękę jest taki dziwny. Dobra, rozkładamy. Je, leć. Kurde, że mi zakazać. Kosimy. Och, łąka jest dosyć spora. Ładna trawa. To tamtą część, możesz tą mniejszą, tutaj wiesz, ten zakątek, to możesz go skosić, a ja tu będę kosił. A tam się wjedzie? Nie wiem, zobacz. Żebyś nie ulgnął. To może tam nie będę wjeżdżał. No to nie. Tu jedzie osina.
walczy. A ile jedziesz na godzinę? 22. U, sporo. W sumie to ja tak samo. Na prostej. No właśnie. To kosi się szuka nawet. Dobra, tu już mogę przejechać. W sumie to moglibyśmy zobaczyć tam, wjechać, czy może nie ulubniemy, byśmy mogli wchodzić, bo jest młody, mały jeszcze odcinek, mało trwa. Ile już? A zanim to... Dopiero 12 minut, to jest mało. No zobaczymy, jak tam się wyrobimy z tym czasem. Odkosić od słupa. No już niewiele zostało. No. Na dwa ciągniki to idzie szybko. Tu studnia na polu. Znaczy na łące. I żeby nie zawadzić. A jednak zawadziłem. Za chwilę skończymy. To co, kosimy tam? No już koniec. No to możemy kosić. Młody czas. 5 minut jeszcze dopiero do 20 minut. Co prawda więcej tej trawy tu się ugniecie, ale nie będzie. Bo ja bym mógł pierwszy jechać, ale już dobra. No tu droga, to się po drodze będzie jechać. Takie krzaki. Chyba się nie zakopię. Chyba raczej nie. Ciężko tu pod górkę na mój. Szybko skosimy. No. No już jest pół może skoszony. Na pewno.
Dobra, ja to tu ci zjadę. Kolejną rotacyjnością, tak sobie. Ładnie skoszone. Dobra, skończyliśmy. Składamy. Dobra, włączamy, składamy. Jedziemy na farmę. Kołaj tam tędy. Bliżej. Jakoś tu wjechać dobrze. Hamujemy, bo... No i dobra. Tu już dojechałem, więc pójdziemy tam do Kołaja, zobaczymy. Dobra, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, był z wami bardzo na raz. Kołaj. Siema. No i cześć.